I śpiewamy gromkie 100 lat. Budzimy grodzisko, grodzisko, jak to się tak odmienia? Grodzisko, po prostu. Grodzisko! I 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, powodzenia. Niechaj żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, zdrowiu, szczęściu, łasce Boże, niechaj żyje nam. Czekajmy na cukierki. Niestety nie. Cukierki duchowe we mnie. Jak to? Skąd było otwarte? Co wczoraj? Dzisiaj nie była, była wczoraj. A dzisiaj jest poniedziałek. Ja nie wierzę. Ania, zapraszam po prostu po pielgrzymce wszystkich na torta. Na lody, lody w Krzysztofie, co mi na to? O, ja chyba to będę tak bardziej. Na te zewnętrzki, hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Hurra, hurra! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Witamy wszystkich. Jakie ładne koszulki macie. My już nie śpimy. Już nie śpimy, jesteśmy obudzone. I piękna koszulka, wszyscy idą. Wszyscy równi. A kto nie idzie, to zaraz założy. Pozdrawiamy. Witamy, pozdrawiamy. Cieszymy się, że już dochodzimy do łatki. Jeszcze troszkę. Parę kilometrów. Mało co. Ostatni etap. O, dzięki. Uzi, na ciebie można liczyć. Nie ma nic. Ale nie ma za. Okej, to zaśpiewajmy coś. Zaśpiewajmy coś wesołego. Wiedziałam. Pan nie śpiewał? Dzień dobry, szczęść Boże, dzień 11. Dzień dobry, szczęść Boże. Co tam? Czy to już koniec? No niestety. To już koniec, proszę Państwa. Wszyscy, a my możemy poznać po tym, że ma zapachu. Wszyscy są co? Umyci, wyperfumowani, wykremowani. Włosy są świeże, pomadą, prawda? To jest element wyperfumowania, nie? Ostatni dzień, to wszyscy muszą być igła. Igła muszą być wszyscy. Laudetur Jezus Chrystus. Ogoleni, proszę bardzo, ogoliłaś się tu? Ogoliłam się. No, wszyscy się golą. Ostatni. Nawet Uzi w krawacie idzie. Powiedzieliśmy te słowa. O poranku na pielgrzymce. Witam serdecznie wszystkich w 11 dniu, ostatnim, piękny poranek. Hej, który to jest staliśmy raz? Staliśmy z tym słońcem. Który to jest raz? 26? Pan Bóg daje nam tak? Ten wspaniały dzień. Trzeci? Tak. Dobry pan, dzień, to będzie. Zastanawiam się. Ważne, żeby go dobrze przeżyć. Ogarnę się to? Słucham. 23 kilka takich razy uwag porządkowych, kochani, teraz, na temat tego, co nas dzisiaj czeka. Więc proszę teraz piękna o skupienie, sprawa. Dobrze? A w krawacie ile razy? Wszystkich proszę o skupienie, dobrze? No nie, na początku troszeczkę tak nieśmiało. Ale jeszcze wszystkich bardziej nie, proszę. Nie było to przygotowanie się do Matki Boskiej tak wspaniałe jak teraz. No bardzo się cieszę w ogóle, żeście się ubrali jak należy. Czyli na zielono. Ładnie tak wyglądają, wszyscy mamy zielone koszulki, żółte chustki. Co zrobić z chustkami w momencie wejścia, to wam powiem. Dzisiaj jest tak, że w zasadzie idziemy kilkanaście już tylko kilometrów i w południe będziemy tam, gdzie chceć, gdzie być chcemy. Teraz idziemy na postój, gdzie dokonamy takiego podziękowania sobie nawzajem za to wszystko, co się wydarzyło. Później będzie jeszcze jeden odcinek i już później będzie koniec. I będziemy na Jasnej Górze. Jak dojdziemy na Jasną Górę, mówię to od dla tych zwłaszcza, którzy idą po raz pierwszy, dojdziemy na ten plac, który się znajduje przed Jasną Górą. Zostanie tam z góry odczytana charakterystyka grupy, tak to się nazywa, przygotowana przez pielgrzymów naszej grupy. Ja tego nie pisałem, ja to czytałem tylko i powiedziałem, że może być. I kilka swoich uwag tam naniosłem oczywiście, ale
No ale to będzie kilka takich słów podsumowujących to, co się działo przez te ostatnie 10 dni. I to jest taki moment, kochani pielgrzymi, kiedy na ogół pielgrzymi i nasza grupa też tak czyni, można wtedy paść, że tak powiem, krzyżem. Czy można się pomodlić, można klęknąć wtedy, można stać, jak ktoś uważa za słuszne, ale większość pielgrzymów wybiera na ogół taką formę modlitwy, jaką jest leżenie krzyżem. Tak tam warto, żeby się tak rozłożyć, dosyć tak szeroko wejść, ale proszę o ciszę teraz, dobrze? Żeby było po prostu na to miejsce, żeby każdy w tej modlitwie mógł swobodnie uczestniczyć. To leżenie krzyżem to się nazywa prostracja. To jest taki sposób modlitwy, to jest w liturgii święceń taki gest. Ci, którzy są święceni na kapłanów, na diakonów, leżą krzyżem, w tym czasie śpiewa się litanie do wszystkich świętych. Wielki Piątek, liturgia Męki Pańskiej zaczyna się od tego, że kapłan, który jej przewodniczy, też leży krzyżem w milczeniu. No i pielgrzymi na znak takiego też oddania i takiej głębokiej modlitwy, powierzającej się Panu Bogu też w ten sposób często czynią. Więc zachęcam do tego, żeby z tak wiarą właśnie ten moment przeżyć. Oczywiście nie trzeba tego robić, jak ktoś uważa, że nie będzie tam w tym brudzie i kurzu leżał, bo coś tam mu nie pasuje, no to proszę tam się czuć wolnym, nie? To jest wasza sprawa. Później wstaniemy z tego leżenia albo ewentualnie z klęczek i udamy się już w takim większym skupieniu do kaplicy cudownego obrazu. I tam bardzo ważne będzie, kochani, żeby po prostu taką, za przeproszeniem, zartą kupę stanowić, żebyśmy się nie rozpieszli i żebyśmy w miarę tam szybko i sprawnie się przed cudowny obraz Matki Bożej dostali. Trochę to od nas zależy, żeby tam się po prostu poprzepychać. Nie wiadomo, jakie będą warunki, ile będzie ludzi, ale ważne, żebyśmy to sprawnie przeprowadzili. W kaplicy cudownego obrazu będzie krótka modlitwa, na tyle krótka, na ile nam pozwolą. Ja będę ją maksymalnie przeciągał, oni będą ją maksymalnie skracać. Tak to wygląda, taka walka. To jest troszeczkę o czas, no ale wiadomo, za nami jest jeszcze kilkanaście innych grup, więc każdy chce mieć tego czasu dużo, więc musimy to też uszanować, że może nam tam jakby być trochę tego mało, nie? Później oczywiście można sobie wrócić do tej kaplicy cudownego obrazu, gorąco tego zachęcam zresztą. I jak już się znajdziemy w kaplicy cudownego obrazu i wyjdziemy, to tak naprawdę wtedy już każdy już sobie może tam gdzieś plan dalej na dzień rozplanować i się gdzieś na jasnej górze po prostu odnaleźć, pójść sobie na posiłek, jeszcze z kuchni polowej zdaje się będzie wydawany, albo gdzieś tam z tych innych punktów zbiorowego żywienia na jasnej górze. I to będzie tak mniej więcej godzina 13, czyli dosyć wcześnie. I do 16 byłby taki czas wolny. O 16 na tym placu, gdzie wcześniej leżeliśmy krzyżem, zgromadźcie się proszę o 16, wtedy tam, przed 16 nawet, bo tam będzie odprawiana msza święta dla wszystkich pielgrzymów. Będzie przewodniczył jeden z biskupów naszej archidiecezji. No i wszyscy kapłani oczywiście uczestniczący. Aha, w ogóle radością też jest naszą, że na przedzie naszej grupy, jak będziemy wchodzić na jasną, na jasną górę, to pójdą nowożeńcy nasi zeszłoroczni. W liczbie 3 pary aż. Tyle mamy ich, no. Brawa, 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 brawa. Będzie to bardzo ładnie wyglądało. Oni pójdą z przodu, ubrani w swoje szaty ślubne. I w odpowiedniej odległości od nas, żebyśmy ich tych szat nie rozdali tutaj. Bo to, co się będzie działo w grupie, to będzie po prostu czyste szaleństwo, wtedy mam nadzieję. Czyli o 16 będzie tam msza święta. Bardzo proszę, żeby się wtedy po prostu w jednym miejscu, tam będą pewnie krzesła też, żeby się zgromadzić. Jakby trzeba, to warto z auta Pana Genia, który mam nadzieję już będzie wtedy z nami na jasnej górze, żeby zabrać parasole, jakby trzeba, od słońca. Te zielone, i później zwrócić na to auto, nie? I tam przeżywamy o 16 mszę świętą. No i po tym na ogół jest taki moment, że jeszcze tam później tego podziękowania mamy mało, więc wszyscy jeszcze tam się zgromadzimy, ja tam do was zejdę. Jeszcze raz sobie tam za wszystko podziękujemy, pożegnamy się i później będzie można odebrać ostatecznie już bagaż z auta Pana Marka, ten duży po mszy świętej. Ten bagaż będzie można zabrać i no i koniec. I potem każdy już ma swój plan, bo niektórzy zostają na czuwaniu, tak jak ja, na dwie noce jeszcze, niektórzy już wracają do domu, niektórzy zostają na jedną noc, można zostać do apelu jeszcze dzisiaj o 21:00.
No więc to tam już później każdy indywidualnie program jakiś będzie miał. Nie? To byłby plan na dzisiaj, tak z grubsza. Ja myślę, że ważne, żeby było dzisiaj takie też was nastawienie, żeby się nie bać emocji, które w nas są i żeby je po prostu pozwolić uwolnić w taki dobry sposób, żeby nie bać się płakać, jak będzie trzeba i będziecie to czuli. To jest taki moment wzruszenia i myślę takich silnych, religijnych poruszeń, dobrych. To jest gdzieś dobre na pewno doświadczenie, to wejście na Jasną Górę, więc z wiarą to przeżyjcie. I tak mówcie Panu Bogu wszystko, co w waszym sercu jest w tym czasie. W czasie wchodzenia, w czasie modlitwy w kaplicy, w czasie tej Eucharystii. Żeby wasze serce było po prostu przez cały ten dzień bardzo blisko Pana Boga. To by było ważne. Żeby właśnie tak to przeżyć, żeby nie być jakoś tam tak zdystansowanym do tego wszystkiego, co się będzie działo i po prostu się nie bać tych doświadczeń. Ja to nazywam takie gilgotki duchowe, to takie jest fajne, że tak po prostu takie rzeczy się dzieją w czasie wejścia, że to zostaje na całe życie czasami, wiecie, i zmienia całe życie. Tak jak pielgrzymka zmienia nasze życie, tak też ten dobrze przeżyty moment wejścia na Jasną Górę też może być tego takim dobrym podsumowaniem. No i później, co nas czeka później, ewentualnie możemy, zawsze tak czyniliśmy po pielgrzymce, zrobimy sobie gdzieś tam w sierpniu takie spotkanie popielgrzymkowe, obejrzymy sobie zdjęcia i jeszcze raz tam sobie porozmawiamy. Jak ono będzie wyglądało, to wam ogłoszę. Na Facebooku będzie to ogłoszone i podana informacja. Na ogół spotykaliśmy się w Buku u państwa Mierzyńskich na ich posesji i zobaczymy, jak to zorganizujemy w tym roku. Wstępnie już tu ustaliłem, że podobnie by to wyglądało. Jeśli chodzi o termin i godzinę, to jeszcze będzie musiało być jakoś tam sfinalizowane. No na razie nie można nic powiedzieć konkretnie. Wstępnie tak 25 sierpnia, tak myśleliśmy. Byłaby msza w Buku około godziny 15 w niedzielę i później takie spotkanie. Ale czy tak będzie to jeszcze i gdzie to będzie dokładnie, jak to będzie wyglądało, to jeszcze szczegóły podamy wkrótce. Dobrze. Tu się coś wycina. Żnie się coś. To spotkanie popielgrzymkowe ważne, żeby też może ewentualnie sobie już wtedy gdzieś zakodować, że może takie coś być. Jak nie będziecie mogli się... Załóżcie Facebooka po prostu, może tak, nie? Żebyście to wiedzieli. To... Na stronie internetowej też te informacje będą. Jak ktoś jednak ma wstręt do Facebooka, to na stronie internetowej tej naszej też ta informacja będzie. No i później zawsze robiliśmy też takie popielgrzymce spotkanie przy okazji Wigilii, gdzieś tam po świętach, taki opłatek. Wspólnie, pewnie na mojej nowej parafii będzie to zorganizowane, ale kiedy, jak, co, to też przez ten błogosławiony portal Facebook się dowiecie, nie? Cośmy bez tych internetów zrobili, to ja nie. No. I na koniec jeszcze wam to chciałem też wczoraj powiedzieć, słuchajcie, no to pielgrzymka jest takim, myślę, ważnym religijnym doświadczeniem w naszym życiu. Ale ostatecznie to jest epizodem. To znaczy, to jest coś, co się dzieje jakiś czas i kończy. Mówię, bądźcie przygotowani na to, że niektórzy mogą mieć takiego doła po pielgrzymce, bo tutaj tak fajnie było. Trochę jak w niebie. I wrócicie do szarej rzeczywistości. Do pracy. Za chwilę na studia. No i właśnie, nie? Do swoich parafii. I tak będzie... Może być tak smutno niektórym, że tutaj tak pięknie było, a życie jest, jakie jest. Taka depresja popielgrzymkowa może niektórych spotkać, żeby nie za długo, nie? Zdjęcia sobie można poglądać, poprzeglądać te wszystkie transmisje, a właśnie co Karol robił, popłakać przy tym i nastawić się na przyszły rok. Przyszły rok będzie ważny dla naszej grupy, ponieważ będziemy wchodzić jako pierwsi ze wszystkich grup i to się zdarza raz na w tym układzie 19 lat. 19 albo 18 jakoś tak. Jest to wydarzenie epokowe. Ostatni raz w moim życiu było, jak ja miałem 10 lat. No. W ogóle nie myślałem wtedy o pielgrzymce. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest.
więc sobie zaplanujcie może ten pobyt w lipcu tutaj na pielgrzymce już w przyszłym roku. Ale też chciałbym was zachęcić do tego, żebyście jakoś może też weszli w życie waszych parafii przez ten rok. Żebyście jakoś się zaangażowali bardziej w życie wiary, jeśli do tego momentu jeszcze tak może nie było. Żeby nie było tak, że to jest jedyne właściwe wasza jakaś aktywność religijna w kościele, że tylko to jest pielgrzymka. No, chciałbym zachęcić, żebyście szli dalej za ciosem, nie? Żebyście dalej się formowali, dalej słuchali Słowa Bożego, dalej jakoś pogłębiali swoją wiarę. Pielgrzymka jest jakimś tego, no tu może być pomocna, ale nie ograniczajcie się tylko do niej. Chciałbym, żeby pielgrzymi byli taką aktywną i żywą częścią swojej parafii. Bo to parafia jest miejscem, gdzie się mamy uświęcać tak na co dzień i formować. Więc z mojej strony tylko taka może być tutaj zachęta, żebyście do duszpasterstw młodzieży, duszpasterstw rodzin czy innych form duszpasterstwa w waszych parafiach się po prostu przyłączyli. Czy kręgów biblijnych. Bo takie rzeczy przy parafiach są. I nie mówcie, że wszędzie jest tak, nic nie ma, nic się nie dzieje. No, a jak tak jest, to po prostu to załóżcie. To bądźcie tą tą osobą, która taką inicjatywę w waszej parafii podejmie. Gorąco do tego zachęcam. To byłby, myślę, najlepszy owoc pielgrzymki. Najgorzej by było, jakby teraz, no, nic się nie wydarzyło, nic się nie zmieniło po pielgrzymce. No. Więc kontynuujcie to Boże dzieło, które Pan w nas tutaj wszystkich rozpoczął. To by była taka najważniejsza rzecz, jaką chciałbym dzisiaj wam zostawić. Długo gadałem, troszeczkę za długo, ale jeszcze właśnie, jeszcze tutaj a propos tych małżeństw, bo wczoraj żeśmy mówili o ślubie i zaręczynach i ślubie Dominiki i Jeremiasza, ale jeszcze tutaj w najbliższym właściwie miesiącu inni młodzi ludzie, gdzie oni są, Marcin i Ania, też postanowili, też chodzą z nami już któryś rok, też postanowili taką decyzję podjąć. No i będą sobie przyrzekali. Powiedz, kiedy, Marcin, i o co chodzi z tym ślubem? Ze ślubem to ja właśnie nie do końca wiem. To jest jakaś wielka tajemnica, do której Pan Bóg nas zaprasza, tak ufamy i my siebie nawzajem. Także właśnie za nią wspominaliśmy, że 3 lata temu tu byliśmy, to jeszcze nie byliśmy parą, a 2 lata temu już byliśmy parą, a za rok już będziemy małżeństwem. I mamy taką radość was zawiadomić o tym, że planujemy wziąć ślub i jak Pan Bóg da, to zrobimy 24 sierpnia tego roku, czyli dzień, też dobrze by łatwo zapamiętać, o ile się nie zmieni ten termin spotkania popielgrzymkowego, ale najlepiej zapamiętajcie tak, że to wtedy byłoby dzień przed, ale gdyby nie było spotkania popielgrzymkowego 25 sierpnia, to można zapamiętać, że 24 sierpnia 2019 roku, czyli tego roku o godzinie 15 w sanktuarium świętego Józefa, czyli kościele ojców karmelitów na wzgórzu świętego Wojciecha. Będzie nam bardzo miło, jeżeli w Poznaniu, jeżeli otoczycie nas modlitwą i będziecie z nami. Dzięki. To wielkie brawa dla nich, słuchajcie. Wspaniała wiadomość. Dobra decyzja. Gratulujemy wam na cześć Marcina i Ani. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Będziemy się zaraz modlić, ja też tam będę, zdaje się. No. A teraz, kochani, no bo my tu gadu, nie? Ale pielgrzymka, więc może godzinki byśmy zaśpiewali, dobrze? O, Witamy. Zielona fala przeszła. Tak jest, ruszyliśmy z Grodzisko. Grodziska. Już za chwilę będziemy na takim przystanku, gdzie sobie podziękujemy. Oczywiście będzie
też na żywo możecie nas oglądać. Tak samo jak oczywiście nasze wejście na Jasną Górę, jak co roku możecie to oglądać za pośrednictwem naszego konta na Facebooku. Ale idziemy chyba nową trasą, nie? Nie, to samo. Jesteśmy w zeszłym roku dobrze? Tak. No może. Także wszyscy na zielono, wszyscy ładni, uszykowani. Jest nas 140. Włosy ułożone, ogoleni, wypachnieni, umyci nawet. Oczywiście. Tylko kilka osób nie ma zielonych koszulek. Są to księża, ale ksiądz i kleryk. Są to siostry. Jest to Uzi, który po prostu idzie sobie pod krawatem. Dobrze, teraz nas czekają godzinki, potem myślę, że jakiś różańczyk, albo potem. W każdym razie widzimy się za jakieś pół godzinki na podziękowaniu. Z Bogiem.